Nie wszyscy ogrodnicy wiedzą o tym, jakie rośliny pomogą nam chronić ogród przed chwastami. Każdy ogrodnik staje przed koniecznością znalezienia bezpiecznego, wysokiej jakości środka do zwalczania chwastów. Trudność polega na tym, że te rośliny mogą szybko wypełnić przestrzeń. Nie zawsze pożądane jest stosowanie środków chemicznych, ponieważ mogą one zaszkodzić pożądanym uprawom. Ponadto w glebie mogą grobandzić się chemikalia, przez co uprawy są mniej przydatne. Jakie rośliny powinny nam pomóc pozbyć się chwastów w ogrodzie? Ta kultura nazywa się zielonym nawozem. Rośliny strączkowe. To świetny sposób na poprawę jakości gleby i skuteczną metodę usuwania chwastów z ogrodu. Można wybrać dowolne rodzaje. Ciekawostką jest to, że rośliny te można siać trzy razy w sezonie. Dzięki temu ziemia stanie się znacznie żyźniejsza, co zapewnia jej obfite plony w przyszłym roku. Rośliny strączkowe również nie pozostawiają szans chwastom. Bób. Jeśli mamy miejsce o wysokiej kwasowości lub glebie gliniastej, powinniśmy zwrócić uwagę na bób. On szybko radzi sobie z zadaniem. Można go sadzić na samym początku wiosny, a następnie skosić, aby zrobić miejsce dla innych roślin, po czym chwasty nie wyrosną, a ziemia stanie się żyźniejsza. Nostrzyk. Roślina ta pomoże nie tylko pozbyć się chwastów w ogrodzie, ale także ochroni rośliny przed wieloma pasożytniczymi owadami. Nostrzyk można bezpiecznie siać przed zimą, a następnie można wybrać dowolne rośliny do uprawy. Wyka. Na kilka tygodni przed planowanym terminem sadzenia pomidorów warto uprawiać wykę. Roślina nie tylko pomaga pozbyć się chwastów z gleby, ale także znacznie poprawia jej jakość. Wykę można wysiewać bardzo wczesną wiosną, nawet już w marcu, kwietniu lub na zielony nawóz jako poplon w miesiącach między lipcem a październikiem.